Dobra, patrzcie na to. Może nie wystartujemy i nie polecimy do nieba, ale Austral to i tak jedno z najlepszych Renault ostatnich lat. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Renault Austral to bezpośredni następca modelu Kadżar. Modelu, który przynajmniej w mojej prywatnej opinii był bardzo średni. Chociaż gdyby przyjrzeć się bliżej, jak Renault przedstawia Australa, to chyba wyszli z dość podobnego założenia, ponieważ cały czas informują, że to jest zupełnie nowy model, zbudowany totalnie od podstaw. I takie podejście zdecydowanie miało sens, ponieważ tak jak powiedziałem, ten samochód jest zupełnie inny i zdecydowanie lepszy. Ale zacznijmy sobie od tego, co mamy na papierze, czyli od tego, co możemy znaleźć pod maską. A na ten moment nie mamy tego za dużo, ponieważ jest to jeden czterocylindrowy silnik o pojemności 1,3 litra w dwóch opcjach. Dla miłośników skrzyń manualnych mamy 140 koni, a jeśli ktoś zainteresowany jest automatem, to mamy wersję 160, chociaż tych koni jest 158. A sama skrzynia to bezstopniowe CVT, które zgodnie z katalogiem ma 7 symulowanych przełożeń. Czemu macham ręką tutaj, a nie tutaj? Ponieważ Renault nietypowo umieściło skrzynię biegów w tym miejscu. Czy może nie skrzynię biegów, a wajchę do ich przełączenia, ale o tym troszkę później. Jeszcze z takich papierowych danych. Samochód tej wersji, czyli z automatyczną skrzynią, tak jak dostałem do testu, dysponuje momentem obrotowym na poziomie 270 Nm. Maksymalna prędkość, do jakiej może się rozpędzić, to tylko 175 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,7 sekundy. I ostatnie dwie rzeczy. Bak dysponuje pojemnością 55 litrów, także całkiem fajnie, a prześwit to równe 18 cm. Także na ten moment to tylko tyle. Słabsza wersja manual, mocniejsza automat. Nie powiedziałem jeszcze, że oba te warianty to miękkie hybrydy, ale na pewno za jakiś czas, z tego co wiem, to nawet w tym roku dołączą kolejne warianty. Na ten moment mamy tyle, także skupiamy się na mocniejszej wersji ze skrzynią automatyczną. Zacznę tym razem od wyglądu, bo o ile nie pomylimy tego modelu z jakąś inną marką, z daleka widać, czy to z przodu, czy z tyłu, że jest to Renault. Głównie za sprawą świateł. Może tu zatrzymajmy się na chwilkę. One po pierwsze same w sobie są świetne, przynajmniej mnie się bardzo podobają, ale zobaczcie, kierunkowskazy są tak zwane pływające, ale w taki mocno specyficzny sposób. Mamy tutaj kilka takich elementów, które przechodzą. Moim zdaniem wygląda to fantastycznie. Bardzo mi się to podoba, szczególnie jak nagrywaliśmy ten samochód i ja jechałem autem, które jechało z przodu i widziałem Australa w swoich lusterkach, to naprawdę wygląda to super. Druga rzecz, która wpływa na to, że ten samochód jest taki, nie wiem jak to powiedzieć, muskularny, czy po prostu taki trochę inny, to ten czarny grill, bardzo duży znaczek. I o ile patrząc po prostu na samochód, tak jak robicie to teraz, może tego tak bardzo nie widać, ale wierzcie mi, że w lusterku, jak ten samochód zbliża się do Was, to po prostu robi naprawdę dobre wrażenie. I widać, że to jest Renault, ale że to jest coś nowego. Także moim zdaniem tutaj bardzo duży plus. Tak samo tył mi się podoba, chociaż to jest takie duże nawiązanie do Megane E i po prostu wygląda jak takie typowe Renault, ale moim zdaniem to nie jest żaden minus, żadna wada, a wręcz plus, bo wygląda po prostu bardzo atrakcyjnie. Moim zdaniem, oczywiście, podkreślam. Dobra, ale zajrzyjmy do środka, bo tutaj kilka ciekawostek. Jak wsiądziemy, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to kierownica. Ja mam oczywiście, jak to często w prasówkach, najwyższą wersję wyposażeniową. Ona nazywa się Iconic Esprit Alpine. Nawiązanie oczywiście do Alpiny, do marki, która jest w pewien sposób legendarna, ale dzisiaj nie o niej. Przy czym zaznaczam, że mam tutaj oczywiście najwyższą wersję i tak to wygląda tutaj. Ale zobaczcie, ta kierownica jest o tyle ciekawa, bo już nie chodzi tylko o to, że jest troszkę spłaszczona na górze, na dole, ale przyjrzyjcie się, mam tutaj, nie wiem, nie znam się, to jest pewnie jakiś zamsz. Wygląda genialnie. Trzyma się to świetnie, ponieważ ręka nie ślizga się po kierownicy, jest taki pewniejszy uchwyt. Tylko ja mam pytanie, jak to będzie wyglądało za 3, 4, 5 lat? No może nawet za 2. Nie wiem, ale obawiam się, że tutaj przetarcia mogą się pojawić. Być może jest to z takiego materiału, że tego nie będzie. Ciężko mi powiedzieć, bo to całkiem nowy model, ale wygląda super. Zobaczymy, jak to będzie w użytkowaniu dłuższym. Sama obsługa kierownicy jest prosta i intuicyjna, ale zaznaczam, że mówię o tej części. Czemu tylko o tej? Ponieważ jak już mieliście przez chwilę okazję zauważyć, skrzynię biegów mamy tutaj. Tylko zobaczcie, co się tutaj podziało i jaki tutaj jest tłok. Na początek łopatka do zmiany biegów. No nie ma tutaj tych biegów, ale tych symulowanych biegów, więc raz. Jak wiecie, w Renault nie mamy obsługi audio czy radia tutaj, tylko mamy w dźwigience, która jest pod kierownicą, czyli druga rzecz. Trzecia rzecz, wycieraczki. No i czwarta rzecz, skrzynia biegów. Cztery rzeczy.
I to jest coś, co jest gwarantowanym pomyleniem się, najczęściej oczywiście między wycieraczkami a skrzynią biegów. Oczywiście nie bójcie się, że będziecie jechali i wrzucicie sobie tutaj wsteczny, bo tak się raczej nie stanie. Nie wiem, nie próbowałem, ale tak zakładam. Przy czym gwarantuję Wam, że nawet jak jeździliście Mercedesem, jesteście przyzwyczajeni do zmiany biegów tutaj, ale nie mieliście wtedy dźwigni do wycieraczek, więc między tymi dwoma dźwigienkami będziecie się mylili. Na pewno to jest do przyzwyczajenia, jak ktoś tym samochodem będzie jeździł dłużej, to to będzie normalne, ale dla kogoś, kto wsiada z innych samochodów i nie jest do tego przyzwyczajony, to stanowi to, nie wiem, może nie problem, ale coś, co będzie wymagało przyzwyczajenia. To na pewno. Dalej, zegary. One są, myślę, że można powiedzieć, bardzo eleganckie. Można je nazwać w miarę czytelnymi, pod warunkiem, że chcecie na przykład zobaczyć, ile jedziecie. No to po prostu widzicie. Chociaż ja z tego mało korzystam, bo mam tutaj head-up, fantastyczny head-up, zaraz o nim powiem. Ale co do zegarów. Zobaczcie, nawet przełączając sobie między widokami, gdzie biorę na takie najbardziej klasyczne ustawienie z zegarami, zaraz może mi się to uda zrobić, mamy, prędkość wzrasta, ale nie ma tutaj skali. I to jest o tyle dziwne, bo ta wskazówka może sobie latać, jedna czy druga, i nie będzie napisane 20, 30, 50 i tak dalej. Mamy tylko wskazówkę latającą po takim kółeczku, więc dość dziwna rzecz, ale tak jak powiedziałem, mnie to w tej wersji zupełnie nie przeszkadza, ponieważ mam head-up. I to jest jeden z najfajniejszych head-upów, z jakimi ja w ogóle jeździłem. Ja mam head-up u siebie w Insignie, jestem do tego przyzwyczajony i bardzo lubię takie wyświetlacze, tylko one są różne. Czasami są za małe, czasami są za duże, czasami są niewyraźne. Ten head-up moim zdaniem jest idealny. Wielkościowo super, jest bardzo jasny, świetnie widoczny i on ma coś takiego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, chyba że mam coś z oczami, że często head-upy, czy w zasadzie zawsze head-upy są powiedzmy pionowe, a tutaj te wskazania widać tak jakby były troszkę położone, tak do przodu. Coś fajnego, coś innego, bardzo mi się to podoba i ten head-up kosztuje 3000 zł. Można go zamówić, z tego co widziałem, tylko do dwóch najwyższych wersji, ale zdecydowanie warto to zrobić. Świetna rzecz. Kolejna rzecz i kolejna zaleta. Mamy tutaj system Android Auto i Apple CarPlay, tak jak być może widzicie, i one są w każdej wersji i w każdej wersji są bezprzewodowe. Także świetnie, tak to powinno być. I od razu też dodam, nie będę tutaj przez to wszystko przechodził, bo spędzilibyśmy tutaj pół godziny, ale to jest system, który Androida ma wbudowanego. Troszkę podobnie jak Volvo. Czym to się kończy? To jest tak, jakbyście mieli tutaj swojego smartfona. Czy to w mapy, czy to w Spotify'a. Możecie się tutaj zalogować, już mówię, nie przez telefon, tylko po prostu w samochodzie, w tym systemie multimedialnym w samochodzie i z tego wszystkiego korzystać. Bardzo fajna rzecz, ponieważ przekłada się to, nie wiem, prosty przykład. Mamy mapy Google'a, tak jak ja zawsze mówię, moim zdaniem najlepsze mapy, przynajmniej na ten moment. Zalogujecie się tutaj i często jest tak, że mapy Google'a, jak podłączycie przez Android Auto, to widzicie tylko tutaj. Te mapy, jak ustawicie sobie cel, przerzucają się na przykład na head-up czy na wyświetlacz, który macie przed sobą, więc to są takie kolejne zalety. Nie wiem, myślę, że niedługo to będą tutaj już te wszystkie TikToki, YouTube i tak dalej, więc chyba idzie to w takim kierunku. Bardzo fajnie zrobione, szybkie, intuicyjne, ale do jednej rzeczy się przyczepię. Ponieważ testuję ten samochód standardowo w okresie 7 dni i zdarzyło mi się, że sam ten system potrafił mi się zawiesić. No jest to pewien problem, bo jest tutaj część rzeczy, którą obsługujemy dotykowo, zaraz o tym powiem. I potrafiło mi się też zawiesić połączenie telefonu przez Android Auto. Działo się to na przykład w taki sposób, że, nie wiem, zmieniałem piosenkę w telefonie i ona się zmieniała w samochodzie, ale za 40 sekund. Czy wszystko w zasadzie, co zrobiłem na telefonie, to działo się tutaj za jakiś czas. Nie wiem, to oczywiście może być kwestia mojego telefonu, ale polecam to sprawdzić, jeśli to jest dla Was bardzo ważne. Bo ja tak jak zawsze, jak coś się nie działo, to o tym nie mówię, ale jak się działo, to o tym po prostu wspominam, także taka była sytuacja. Pytanie, czy ten przesuwany podłokietnik, czy nie wiem, pod nadgarstek, to jest coś lepszego, czy gorszego od takich standardowych podłokietników, które mamy tutaj? Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć, myślę, że musiałbym tym samochodem pojeździć dłużej. Na pewno da się tutaj znaleźć dwie wady, bo jeśli włożymy tutaj kubki, no to wtedy tego już nie przesuniemy, żeby coś sobie schować tutaj, a jak przesuniemy tutaj, żeby schować, no to nie włożymy kubków, więc taki minus, ale jeśli nie używamy, że tak powiem, dwóch schowków na raz, to myślę, że to jest plus pod takim względem, że robimy tak i obsługa tutaj ekranu, co w tym samochodzie będziemy raczej robić dość często, jest po prostu wygodniejsza. No i ostatnia rzecz, oczywiście obsługa klimatyzacji i tego typu rzeczy. Bardzo duży plus, że mimo, że mamy ogromny wyświetlacz, część rzeczy przeniesionych dotykowo tutaj, to sama obsługa klimatyzacji jest fizyczna. Czyli chłodniej, cieplej, czy kierowca, czy pasażer. Możemy sobie zmienić też kierunek nawiewów, także bardzo duży plus. No ale na przykład zobaczcie, jeśli chcemy włączyć podgrzewanie kierownicy, czy podgrzewanie foteli, to robimy to już dotykowo.
Chociaż tutaj dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, to się świeci cały czas, więc nie musimy najpierw wchodzić w jakieś menu, szukać tego i dopiero włączyć, bo mamy to po prostu cały czas pod ręką, więc wystarczy trafić. A druga rzecz, na kierownicy mamy przycisk ulubione i do tego przycisku możemy sobie przypisać różne rzeczy, na przykład takie jak grzanie kierownicy, więc fajnie rozwiązane. Nawet mimo tego, że jest po części dotykowo, to ja tutaj za bardzo nie narzekałem. No i dobra, teraz pytanie, jak to wszystko zostało zrobione, jak to zostało wykonane, jak się z tym żyje, jak się to użytkuje. No i powiem tak, design to jest oczywiście kwestia gustu. Jednemu się coś podoba, drugiemu nie. Na pewno kontrowersje będzie wzbudzał, czy będzie wzbudzała wielkość tego wyświetlacza. No ale myślę, że też wszyscy się zgodzimy, że dużym plusem jest to, że nie wystaje on na pół metra do góry, tylko jest w tym miejscu, więc pod tym względem ok. Jeśli miałbym wypowiedzieć swoje zdanie, mi się wnętrze Australa bardzo podoba, ja się czuję tutaj świetnie. Materiały są naprawdę w porządku, to jest oczywiście ta najwyższa wersja, więc nie wiem jak wyglądają niższe, bo to jest pierwszy Austral, w którym siedzę, w którym jeżdżę. I ja czytałem, czy oglądałem jakieś narzekania, jak ten samochód miał wejść na rynek, że w tych pierwszych testach, że tutaj wszystko skrzypi, że to jest wykonane tak średnio. I to jest dla mnie zaskoczenie, bo ja znalazłem jedno miejsce, które jest pod tym względem takie, że faktycznie może skrzypić, to jest ta część. Skrzypieć, czy skrzypić, nieważne. Jak sobie podotykamy tego tutaj, to faktycznie troszkę trzeszczy, czy gdzieś tutaj może troszkę trzeszczeć. Ale tak naprawdę cała reszta, moim zdaniem, jest wykonana naprawdę dobrze. Nic mi tu nie stuka, nie puka, jadę teraz po nierównej drodze, nie ma żadnych dziwnych dźwięków. W ogóle komfort tego samochodu to jest jeden z jego największych plusów. I jako komfort rozumiem nie tylko zawieszenie, o czym zaraz powiem, ale też to, jak się czujemy za kierownicą tego auta. Zobaczcie, jadę po naprawdę nierównej drodze, jest tutaj totalna cisza. Także moim zdaniem materiały naprawdę ok, spasowane, wykonane bardzo w porządku. Nie wiem jak to będzie wyglądało za jakiś czas oczywiście, no bo mam ten samochód kilka dni. Ale na ten moment ja oprócz tej części oceniam całą resztę bardzo wysoko. I może ostatnia rzecz z tego miejsca. W mojej wersji mamy nagłośnienie Harman Kardon. To jest jedna z moich ulubionych firm. I powiem, że gra tutaj bardzo w porządku, ale to nie jest coś, gdzie ja będę się zachwycał i marzył o kolejnym wejściu do tego samochodu tylko po to, żeby posłuchać muzyki. Nie jest tak, ale też tak jak powiedziałem, gra całkiem przyjemnie. No i dobra, zanim przejdziemy do tego, jak się tym jeździ, to jeszcze dwie kwestie odnośnie tylnej części auta. Po pierwsze, miejsce na nogi. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę tutaj sam za sobą i miejsca mam naprawdę wystarczająco. Może nie powiem, że to jest wielkość tak jak w Skodzie Superb, bo nie, ale jest mi naprawdę wygodnie, nie uderzam w fotel kierowcy i mogę schować nogi pod jego fotel. Także to jest kolejny plus, bo czasami w pewnych autach jest z tym problem. Tutaj nie miałem żadnego, miejsca mamy naprawdę sporo i oczywiście nad głową, tutaj myślę, że możemy się tego spodziewać, bo to jest samochód wyższy, również niczego mi nie brakowało i myślę, że przewożenie nawet wyższych osób z tyłu nie będzie dla tego samochodu żadnym wyzwaniem. No i bagażnik, a ten dysponuje pojemnością całkiem pokaźnych 500 litrów. Tu zaznaczę, że dotyczy to wersji z podwójną podłogą, jeśli tej podwójnej podłogi nie mamy, to tych litrów będzie 450, tutaj jest 500. I tutaj też powiem, że pod tym względem w Australu raczej nikomu nie powinno niczego brakować. Plusem na pewno jest to, że drzwi zasłaniają progi, więc nie ubrudzimy po prostu spodni. Jeśli samochód będzie brudny, gdzieś tam mamy jakieś błoto, czy po prostu pada deszcz, to nie obcieramy spodniami o brudny próg, bo tak jak powiedziałem, zasłaniają je drzwi, także super. Ale drugie słowo odnośnie drzwi, bo to jest też coś, do czego ja się troszkę przyczepię. Tak jak powiedziałem, że nie czuję tutaj w żadnym miejscu jakiejś słabszej jakości tego samochodu w środku, to właśnie ten moment, czyli zamykania drzwi, czy otwierania, to jest coś, co mogłoby być lepsze. Tutaj czuć, że no nie do końca jest tak, jak powinno być. Takie jest moje odczucie. No dobra, a teraz to, do czego zostały stworzone samochody, czyli jak się tym po prostu jeździ. I to jest, myślę, również mocna strona tego auta, ale zdecydowanie dla osób, które raczej stawiają na komfort, a nie na jakąś dynamikę czy na same walory jezdne. Będę przejeżdżał teraz przez kolejny już próg, bo tu są same progi i to jest ten moment, gdzie docenimy to, że zawieszenie jest naprawdę komfortowe. Nie używam specjalnie słowa miękkie, bo wielu z nas kojarzy francuskie samochody jako te, które mają miękkie zawieszenie, gdzieś ci niedobrze, ten samochód buja, lata, skacze. Tutaj tak, broń Boże, nie jest. Ja zdecydowanie używam cały czas słowa komfortowo, bo nie chcę też mówić, że to zawieszenie jest troszkę sztywne, chociaż czasami troszkę da się coś takiego odczuć. To jest raczej taka próba znalezienia pewnego komfortu między wygodą, komfortem, a prowadzeniem, ale zdecydowanie nastawiona na komfort.
Nie spodziewajcie się po tym samochodzie, że będzie latał po zakrętach jak Alfa Romeo, bo nie będzie, to nie jest do tego auto. Ale jeśli komfort, wygoda, to już zdecydowanie tak. Możemy sobie troszkę w tym aspekcie pomieszać tym przyciskiem. On się nazywa Multisense, czy te tryby nazywają się Multisense. I mamy tutaj tryb komfort, tryb eko, sport i personalny. I powiem szczerze, że tutaj te tryby od siebie się różnią, bo to też nie jest reguła w każdym samochodzie. Między powiedzmy eko czy sportem zmienia się podświetlenie zegarów, mamy wyższe obroty, samochód jest bardziej dynamiczny, więc to na pewno plus, bo tak jak mówię, ja tego czasami nie rozumiem, że mamy przełączniki, a na eko i na sporcie jedziemy praktycznie tak samo. Tutaj różnicę czuć. No i została nam jedna z najważniejszych kwestii w każdym samochodzie, czyli spalanie. A żeby sprawdzić spalanie, wyskoczyłem sobie na trasę Warszawa-Łódź i wyglądało to tak. Przy prędkości przelotowej 120 na godzinę, moje spalanie oscylowało w okolicy 7 litrów, może troszeczkę więcej. Przy 140, no już 8,5, nawet do 9. Tak to wyglądało u mnie, przy czym był bardzo duży ruch, zresztą jak to zawsze na tej trasie. Ale w Warszawie, tak na co dzień, to tutaj zaskoczenie, bo ja spalałem w okolicy 8 litrów, może do 8,5, także przynajmniej na ten moment, na który jeździłem, wyglądało to całkiem ok. Może bez rewelacji, ale tak jak mówię, w miarę ok. No i jak jesteśmy w trasie, to oczywiście słowo na temat wyciszenia. Akurat będzie okazja, bo zwolnimy, bo jak zwykle tir na lewym, także super. No i z tym wyciszeniem ja również słyszałem różne rzeczy. Jedni pisali, że bardzo słabo, drudzy, że bardzo dobrze. Ja jestem gdzieś po środku. Na pewno nie powiedziałbym, że ten samochód jest źle wyciszony. Moim zdaniem gdzieś tak do 100-110 to jest nawet bardzo dobrze. No ale przy 140 te szumy oczywiście już troszkę będzie słychać, szczególnie tutaj w tym miejscu. Przy czym tak jak mówię, ten samochód w trasę moim zdaniem się spokojnie nadaje. Mam dzisiaj zrobione już ze 250 km i czuję się super. Fotele są bardzo wygodne i pod względem wyciszenia też mi niczego nie brakuje. Podczas testów samochodów trzeba oczywiście zawsze szukać ich wad i zwracać na to uwagę, żebyście kupując taki samochód wiedzieli, na co zwrócić uwagę. I gdybym ja miał wymienić największą wadę tego samochodu, znaczy nie wiem, czy to będzie największa wada tego samochodu, na pewno tego samochodu z tym silnikiem, bo nie wiem, jak to będzie w innych, to jest to działanie systemu start-stop i to jest o tyle dziwne, że mamy tutaj po pierwsze miękką hybrydę, mamy po drugie skrzynię bezstopniową. A o co mi chodzi? Jak mamy włączony system start-stop, to ruszanie tym samochodem to jest tak, raz stanie się to dobrze i niezauważalnie, a potem 5 razy ten samochód szarpnie. Czego byście nie robili, czego byście nie próbowali, to po prostu będziecie czuli to szarpnięcie. Mnie to denerwuje i to jest coś, co mi się w tym samochodzie najbardziej nie podoba. Myślę, że znowu Renault chyba ogarnęło, że coś jest nie do końca w porządku, bo zobaczcie, tu mamy włączenie samochodu, a tu mamy od razu wyłączenie systemu start-stop. Ja zdecydowanie polecam to robić. Taki automat. Włączam silnik, wyłączam start-stop. To jest na ten moment dla mnie największa wada tego auta. Nie podoba mi się to. Wkurza mnie to, że jak zapomnę to wyłączyć i zapomnę spróbować ruszyć po prostu płynnie. Nie wiem, zobaczymy, czy teraz mi się uda, ale tak jak mówię, raz jest tak, raz jest inaczej i ten samochód po prostu potrafi szarpnąć. O, znowu. To nie jest po prostu płynne tak, jakbym chciał, więc tak jak mówię, to jest coś do zmiany, do poprawy, ale może dla kontry pochwalę. Mamy auto hold, przed chwilą stałem na światłach, nie musiałem trzymać nogi na hamulcu. To nie jest niestety jeszcze codzienność w każdym samochodzie, więc jeśli jest, to trzeba to chwalić i tutaj to jest, więc chwalę. Kamera odnośnie samego obrazu jest dość przeciętnie, ale ja na początku chciałem powiedzieć, że kąt jest raczej niezbyt szeroki, ale wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ten kąt robi się nawet niedobry, tylko fantastyczny. Zobaczcie, jak to działa. Naprawdę tutaj szacun i to bardzo duży szacun. Mega świetny i szeroki kąt. I słowo odnośnie foteli po trasie. Zrobiłem jakieś 400 km na raz i naprawdę zupełnie nic mnie nie bolało. Ta możliwość regulacji, dopasowania do siebie jest świetna. Jak ktoś chce, możemy sobie włączyć masaż. On jest niestety tylko dla kierowcy, przynajmniej w tej wersji. Chyba nie można dokupić do pasażera, ale tego na 100% pewny nie jestem. Przy czym on jest taki, że nawet go czuć, więc fotele oceniam naprawdę wysoko. I jeszcze zanim do podsumowania wspomnę o kolorze, na który teraz patrzycie. To jest kolor, który Renault określa chyba jako satynowy czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się na kolorach, ale on wygląda naprawdę kapitalnie i myślę, że to jest jedna z rzeczy, przez które ten model tak mi się spodobał. To jest takie troszkę delikatne, nie wiem, połączenie
Kupry, Formentora, na przykład, nie wiem, jeśli widzieliście, to jest u mnie na kanale, i na przykład takiego matu, jak jest w Mercedesie. Coś pomiędzy, o tak może bym powiedział, bo to nie jest ani kolor matowy, ani błyszczący, takie coś pomiędzy, może ta satyna to jest dobra nazwa, tak jak mówię, nie znam się. W każdym razie wygląda rewelacyjnie i jeśli macie możliwość kupienia takiego samochodu w tym kolorze, to ja to zdecydowanie polecam. Oczywiście pytanie i zagwozdka, jak to się będzie sprawowało w dłuższym czasie, czy jak to będzie reagowało na jakieś otarcia i jak to się potem naprawia, ja tego nie wiem, ale odnośnie wyglądu, no to jest rewelacja. No dobra, a teraz ten aspekt, który jest najważniejszy w każdym samochodzie, od którego wychodzimy i zaczynamy, bo wiemy, czy to w ogóle może być samochód dla nas, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny Australa startują z poziomu 134 900 zł, to oczywiście słabsza wersja ze skrzynią manualną. Jeśli chcielibyśmy mocniejszą ze skrzynią automatyczną, to do wydania mamy już 158 900 zł, także różnica dość zauważalna. I tak jak wspomniałem, na ten moment warianty mamy tylko dwa. Jeśli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje prezentowana wersja Iconic Esprit Alpine, to jest to wydatek minimum 180 900 zł. No i teraz tak, biorąc pod uwagę te ceny, czy to tego auta, czy jego rywali, czy po prostu dzisiejsze ceny aut. Oczywiście to jest furmanka pieniędzy. Tyle, że tak jak zacząłem, tego samochodu do jego poprzednika, czyli do Kadżara, cenowo porównywać nie ma żadnego sensu, ale też jeśli chodzi o jakość, to również tego sensu nie widzę. Samochód nieporównywalnie lepszy od samego poprzednika i sam w sobie, mimo pewnych wad, to jest naprawdę bardzo udany model. Tak jak powiedziałem, w mojej prywatnej opinii, jedno z najlepszych Renault ostatnich lat. Ja się w tym samochodzie czuję świetnie i zdecydowanie polecam Wam, jeśli szukacie kompaktowego SUV-a, to zobaczcie ten model, bo jeśli lubicie takie auta, lubicie francuskie samochody, to myślę, że jest szansa, że to auto Was bardzo zainteresuje. No dobra, dajcie znać, jak Wam podoba się najnowsze dziecko Renault. Może nim jeździliście, a może go zamówiliście, więc podzielcie się swoimi wrażeniami. Czekam w sekcji komentarzy. Jak zawsze poproszę o ocenienie tego materiału, bo to po prostu pozycjonuje filmy na YouTubie, więc to mi się na pewno przyda i do osób, które jeszcze nie subskrybują kanału, to zróbcie to teraz. Wtedy być może YouTube powiadomi Was o kolejnym materiale, który wjechał na mój kanał. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć!